Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na Projekt Denko. Pokażę Wam produkty, które zużyłam w miesiącu grudniu. Mam tutaj swoją siateczkę. Ona nie jest jakoś bardzo pełna, także chyba dużo produktów nie zużyłam, ale zobaczymy. Sama już nie pamiętam, co jest. Pierwsze dwa produkty to są moje waciki. Jak wiecie, ja używam tych owalnych, dużych, bo one się u mnie najlepiej sprawdzają i nie kupuję żadnych, nie wiadomo jak drogich, kupuję po prostu azdoskę. One są świetne, grube, bardzo dobrze się sprawdzają u mnie i w jednym opakowaniu jest ich 100, czyli zużyłam aż 200. Nie wiem, jakim cudem w jednym miesiącu tyle zużyłam, ale dobra. Kolejny produkt, który zużyłam, to jest żel pod prysznic Palmolive różowy. On jest bardzo świetny. Ma przyjemny zapach, on pachnie bardzo słodko, ale nie tak dusząco, pachnie tak bardziej słodko, ale tak lekko. I kojarzy mi się z latem. Zapach co prawda utrzymuje się tylko do 2 godzin, ale to każde żele Palmolive tak mają. No i nawilżenie jest słabe, bym powiedziała, ale to mi nie przeszkadza to, bo ja i tak używam balsamów do ciała, więc spoko. Aczkolwiek te żele Palmolive są świetne i właśnie różowy jest jednym z moich ulubionych. Także w ogóle szykuję Wam takie podsumowanie tych wszystkich żeli, więc Wam na pewno więcej opowiem o każdym z nich w osobnym filmie. Dobra, płyn do soczewek mój, on się pojawia praktycznie w każdym projekcie Denko. U mnie się sprawdza najlepiej. No i tyle, co więcej o płynie do soczewek mam mówić. Płyn do higieny intymnej biały jeleń. Teraz możecie nic nie widzieć, bo opakowanie jest przezroczyste. Ja, to jest nawilżające kozie mleko. Ja już to jest i w ogóle to jest emulsja do higieny intymnej. Emulsja bez SLS-ów, parabenów, alkoholu, mydła, sztucznych barwników i alergenów zapachowych. Ja ogólnie lubię bardzo te mydła biały jeleń do higieny intymnej, emulsje, aczkolwiek ostatnio ich nie było i musiałam kupić jaje. No i powiem Wam, że no tak sobie jestem zadowolona, ale biały jeleń ogólnie jest super, bardzo dobrze nawilża, odświeża, wszystko po prostu robi dobrze, także ja Wam polecam. Kolejny produkt to jest krem na noc z ziaj, mój ulubiony. Krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. Skóra normalna, tłusta, mieszana, liście manuka, oczywiście ta seria. Krem bardzo fajny, bardzo dobrze nawilża, działa świetnie jak na mnie. Ma formułę żelową, co ja bardzo lubię, bo ja lubię kremy żelowe. I ponadto powiem Wam, że pomimo tego, że jest w tubce, to bardzo jest wydajny. Także zużyłam go ostatnio. Dalej. Woda do demakijażu, moi kochani. Wróciłam do wody z Niwa i jednak stwierdzam, że ta woda jest po prostu niezastąpiona, jest rewelacyjna. Pomimo tego, że używałam, jak wiecie, z L'Oreal tą wodę, która była dobra, nie mogę powiedzieć, że nie, to jednak wody Niwa dwufazowej nic nie przebije. Woda jest rewelacyjna, rozpuszcza makijaż w kilka sekund. Wodoodporny, niewodoodporny, po prostu działa cuda ta woda, także nie znalazłam jeszcze odpowiedniego zastępcy tej wody i zawsze, nawet jeżeli próbuję czegoś nowego, to zawsze wracam do niej. Dalej, mydło do rąk DAW. O mydle też Wam zbyt dużo nie będę mówić, bo wiecie, że je stosujemy od jakiegoś czasu. W tym roku zaczęliśmy je stosować, bo jak wiecie, znaczy nie w tym roku, w zeszłym roku. I mydło się bardzo dobrze sprawdza, dobrze myje ręce, nawilża je dodatkowo, bo ma w sobie 1/4 kremu nawilżającego i przepiękny ma zapach, także mydła DAW są super. Dalej, pasta do zębów, standardowo jak w każdym domu, jakiś włos tutaj, Colgate Max White. Teraz kupujemy sobie inną, ale to zobaczycie w następnym projekcie Denko. Moje serum z Bielendy. Mam wrażenie, że ono też się pojawia w każdym projekcie Denko, ale serum jest bardzo fajne, bardzo dobrze działa. I to jest Super Power Mezzo Serum. Tutaj w ogóle pamiątkę jest napisane, chociaż kupowałam z Polski. Ale bardzo fajne serum. Ja już je stosuję od kilku miesięcy, jak wiecie. Po pierwszym tygodniu stosowania zauważyłam różnicę i cały czas stosuję i jestem mega, mega zadowolona. Dalej. O. Kolejna pasta, słuchajcie.
Tak, ale to dlatego, że ta pasta ma tylko 125 ml, a co to jest na dwie osoby? Kilka razy dziennie myć zęby. Także druga pasta. I przedostatni produkt. Perfum mój z Avonu. Pokazywałam wam kiedyś hol zakupowy. Tam wam pokazywałam, że kupiłam sobie ten perfum do pracy. I on mi się właśnie skończył. On ma chyba, tak, on ma 50 ml. Bardzo fajny jest. Znaczy był. Ładnie pachnią. Naprawdę, zapach pomimo tego, ja byłam tak przygotowana, że zapach będzie taki sobie. Chociaż sprawdzałam go w katalogu, bo akurat wtedy był zapach w katalogu, to myślałam, że z trwałością będzie tak sobie, tak? Natomiast okazało się zupełnie inaczej. Perfum ma przepiękny zapach, trwałość też ma bardzo długą, przez cały dzień się utrzymuje. Nawet czasem na drugi dzień, jak wyciągam ciuchy, to czuję ten zapach. Także super. No i też ma bardzo ładne opakowanie. Dobra. I ostatni produkt. To jest Ziaja i to jest biożel pod oczy i na powieki, zmiękczający obrzęki, szałwiowy, prowitamina B5. Ja Wam kiedyś mówiłam, że chciałam spróbować ten biożel, niestety go nie było i kupiłam wtedy krem kozie mleko pod oczy. Potem się okazało, że jest, kupiłam go już na zapas i powiem Wam szczerze, że mnie nie urzekł. Dla mnie to jest totalny jakiś bubel, w ogóle to nie działa. No jest taki sobie, no, co tutaj ma? Aha, działanie. Wyraźnie zmniejsza obrzęki pod oczami, doskonale wygładza i uelastycznia skórę, zapewnia jej odpowiedni poziom nawilżenia, tonizuje jej lekko napinany skórek. Jeżeli chodzi o obrzęki, czasem jak byłam niewyspana, to miałam jakieś tam lekkie, ale ten krem w ogóle tego nie zniwelował. Nie zniwelował? Nie usunął, może tak będzie prościej. Jeżeli chodzi o nawilżenie, też nie nawilżał, powiem szczerze, w ogóle. Także jak dla mnie to w ogóle szkoda zachodu i nie warto wydawać pieniędzy. Bardziej polecam kozie mleko. Chwilowo tego koziego mleka u nas niestety w polskim sklepie nie ma, więc kupiłam sobie krem oliwkowy. Zobaczymy, czy trafi do bubli, czy nie. Ale jeżeli chodzi o ten, to totalny bubel, jak dla mnie. Także nie polecam. Reklamówka pusta. To by było na tyle. Jak widzicie, zbyt dużo tych produktów w tym miesiącu nie zużyłam. Znaczy w zeszłym miesiącu, w miesiącu grudniu nie zużyłam. I to był ostatni projekt Denko, jeżeli chodzi o 2017 rok. Teraz zaczynamy od nowa. Dzięki bardzo, kochani. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Widzimy się w następnym. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa, pa.